Dzisiaj w Plotkarni powiemy o najsławniejszych lesbijkach na świecie. Uwaga, zaczynamy! Lindsay Lohan to słaba aktorka i słaba piosenkarka, ale za to świetna imprezowiczka. Lindsay w każdym wywiadzie powtarzała, że woli dziewczynki. Swego czasu było bardzo głośno o jej związku z DJ-ką Samanthą Ronson. Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Podobno Lohan bardzo mocno przeżyła rozstanie z Samanthą. Media donosiły o prośbach, groźbach i histeriach. Ellen DeGeneres otwarcie przyznaje, że jest lesbijką. Ellen przed 2004 rokiem dwukrotnie była związana z kobietami, ale za każdym razem coś się nie udawało. Ostatecznie trzecie podejście wydaje się szczęśliwe. Gwiazda jest w związku z aktorką Portią de Rossi, znaną m.in. z serialu Ally McBeal. Panie pobrały się w sobotę 16 sierpnia 2008 roku w ogrodzie wspólnego domu w Beverly Hills. Na prywatną ceremonię zaproszono tylko 19 osób. Skin rozpoczęła swoją karierę solową po rozpadzie bardzo popularnego w latach 90. zespołu Skank Anansie. Znana z niezwykle mocnego głosu wokalistka już dawno temu zadeklarowała swój biseksualizm. Nie przejmuję się tymi, którym to nie pasuje, powiedziała w jednym z wywiadów. Piękność niewątpliwie łamie serce wielu mężczyznom. Alicia Christian Foster, bardziej znana jako Judy Foster, to amerykańska aktorka, reżyserka i producentka filmowa. Judy ma na swoim koncie 2 Oscary i wiele nominacji do nagród aktorskich. Aktorka podczas jednej z gal wyjawiła publicznie, że jest lesbijką. Wszystkich gości w imprezy wprawiła w konsternację, gdy podziękowała swojej partnerce za to, że z nią wytrzymuje. Betty Ditto, wokalistka zespołu The Gossip, jest obecnie chyba najsłynniejszą lesbijką w muzycznym świecie. Wokalistka waży niemal 100 kg, lecz mimo to często występuje na scenie w kostiumach kąpielowych i bieliźnie. Beth powiedziała, że nigdy nie chciałaby wyglądać tak strasznie jak Britney Spears. Mimo że ostro broni praw homoseksualistów i lesbijek, oskarżyła projektantów mody gejów o promowanie przeraźliwie chudych modelek. Czy o kimś zapomnieliśmy? Koniecznie dajcie nam znać, pisząc na forum na dole. A jeśli macie pomysły na tematy do dalszych plotkarni, piszcie na adres plotkarnia@wp.tv. Cześć!